Zobaczcie. Coś wam chcę pokazać. Zobaczcie, jak się osunęła linia brzegowa jeziora. Tu, gdzie mamy trawę, to jest efekt, powiedzmy sobie, 2-3 lat. I tam, o tyle się osunęła linia brzegowa. A teraz w tym roku o tą część, gdzie jest już piasek. Tam to pięknie widać. Znaczy, to nie jest piękny widok, ale zobaczcie, o ile osunęła się linia brzegowa. Mierzyłem kroki tutaj stąd 24 metry. O 24 metry jezioro straciło swoją linię brzegową. Część trzcin oczywiście. I tu jest dopiero po 24 metrach brzeg. Zobaczcie. To jest efekt eutrofizacji. W ten sposób w 100 ostatnich latach z naszej Polski zniknęło 2000 jezior. Zostały 4000. Co na to wpływa? No dużo z czynników. Generalnie my jeziora mamy podlodowcowe, więc ich życie nie jest takie długie w skali wszechświata, w skali, nie wiem, geologicznym. Krótko żyją. Tektoniczne dłużej żyją. Czyli Bajkał, Ochryt. A tutaj bardzo fajne jezioro, 400 hektarów. Ale co się dzieje? Brak opadów. Poziom wód gruntowych obniżyliśmy o prawie metr przez różnego rodzaju działania w ziemi. Z pól spływają nawozy, które produkują mnóstwo glonów. Litr fosforu daje tonę glonu w tym samym sezonie. To wszystko osadza się na dnie. Oczywiście tlen bierze potem. Ale to się wszystko osadza, jezioro wypłyca. No i niknie linia brzegowa. O tyle. Akurat tutaj to widać doskonale, więc aż się prosi, żeby właśnie nagrać. Szok. A z tej strony widać to pod Trzcinie. Znaczy, widzicie tam te paski. Śmiało ponad metr wody. Zlewnia nie jest oczywiście jeszcze drożna. Czyli dopływy wysychają przez różnego rodzaju utrudnienia. Klimat się ociepla, większe parowanie jest. I w ten sposób jeziora, no nie chcę użyć słowa umierają, ale no starzeją się, aż w końcu wyschną. Tak jak 2000 w ciągu ostatnich 100 lat. Pozdrawiamy z dzikim. Dziku? Dziku? Pozdrawiasz? No.
dziku swój świat. Swój świat, powiedz, nie? Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.